Witam serdecznie. Właśnie rozpoczynam dzień i nagrywanie od robienia sobie omleta. Tutaj jest już jajko wymieszane z żółtkiem, sól, pieprz, boczek, cebula i pasterki banana. To jest omlet taki bardziej na słodkawo. Tak się prezentuje właśnie omlet z bananem. Oczywiście, jeśli ktoś jeszcze chce, można sobie położyć albo cukier, albo dżem, albo czekoladę. Ja sobie jem tak właśnie jak jest. Bardzo dobre to jest, polecam każdemu chociaż raz spróbować i posmakować. Się nauczyłem robienie omleta z bananem właśnie od mojego przyjaciela. Przyszedł Roman z dziewczyną, mają pieska. Sunia. 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 Nie cierpię pająków. Chciałem usiąść na ten pająk. Słońce grzeje mocno. Parzy. Jest gorąco. Jest wilgotno. Wyszedłem, na chwilę, nawet 2 minut nie minęło. Już jest apokalipsa, koniec świata, Armagedon, tragedia po prostu. Żartuję. Jadę ogólnie na miasto, do dentysty zobaczyć taki szybki przegląd, czy jest wszystko ok, czy nie. Do fryzjera i zobaczyć, no nie zobaczyć, no i do sklepu. Kupić 2-3 saszetki jedzenia dla kota, ponieważ kot już ma ostatnią, właśnie do miski została włożona ostatnia połowa saszetki. No i mama dzisiaj zacznie robić ten paszczecik z kurczaka dla kota, coś jakby. No to jadę. Wyszedłem z dentysty. Mówiłem, że jest słońce i ciepło. No ale zaczął deszcz padać po przeglądzie zębów. No cóż, trudno. Właśnie wróciłem do domu, cały czas leje. Godzinami. Wyszedłem tylko kawałek do motoru z tego dentysty, jak widzieliście, i cały mokry byłem. No to dobra, może uda mi się pojechać. Jadę i po prostu nie da się jechać, więc pojechałem do restauracji na jakiś czas. Nie wiem, jak długo siedziałem, ale deszcz nie przestawał padać. Także wróciłem w deszczu i wietrze, nie poszedłem przez to też do fryzjera, a mówiłem, że będę. No ale tak pada, że nie podjechałbym specjalnie do fryzjera w takim deszczu. Jak się jedzie, to nic w ogóle nawet nie widać. Byłem w sklepie, wziąłem 3 karmy w drodze powrotnej, bo było po drodze. I wszystko się zamogliło w okularach, inna różnica temperatur. W sklepie było cieplej niż na dworzu. Dzisiaj, jak spadł ten deszcz, to naprawdę zimno. No już trochę wypiłem, ale to jest kefir. To jest produkt stokowany w Kambodży. Kefir na wodzie, nie na mleku. Jest fermentowany też bakterią, kulturami. A to cici, myślałem, że ktoś przychodzi. Nie na mleku. Podobny właśnie smaku do kombuczy, jeśli ktoś pił. Też jest bardzo dobre właśnie na twoje trawienie, na jelita, na oczyszczenie się z toksyn. Tutaj kupione w Kambodży Siem Reap, niedaleko Zando, takiego sklepu z ciuchami, jest Give Kefir.
Wszystko produkowane jest organicznie. Przeczytam Wam skład. Jest kultura kefiru wodnej, woda, fermentowana trzcina cukrowa, owoce i zioła. Są różne smaki. Ja wziąłem niebieski tylko dla koloru, bo są różne smaki. To jest właśnie smak imbir z spiruliną. Nie wiem, czy dobrze widać. Cici, no chodź. A nie miał czyż mi tu. No. Mają też kombucze. 10 polskich złotych, jak ktoś by chciał spróbować. Cała ta butelka 500 ml ma tylko 12 węglowodanów. Dostałem to w prezencie. I wiem, gdzie można kupić zdrowe właśnie taki napój. Nisko węglowodanowy. Smakuje jak orężada trochę. Cześć. Powiedz cześć. O, dobra. A jednak dobrze myślałem. Rodzice właśnie przyjechali i kupili takie coś dla kotka. Szelki kamizelkę taką. Ze smyczką, że można sobie spokojnie na kotka przypiąć bez żadnych problemów i sobie wychodzić na spacerki czy gdzie tamkolwiek. Ale fajne, ładniutkie. Pokaż się Cici z szelkami. Nie podobają się jej szelki, kamizelka. Piękna szelka, toż to jest princesa. Się bawi tym. No co, o, co tu mam? Tata otworzył właśnie puszkę sobie tuńczyka i od razu przybiegła. No chodź, dam ci rybka, chodź. No chodź. Widziałaś, jak wyczuła zapach? Tuńczyka. Dobra, starczy jej, co? No wiem, ile ona je. Tata przyszedł do mnie i mówi, czy chce z nim pojechać na miasto. No to mówię, że tak, jedziemy. Gdzie jedziemy? Do Li. Właśnie dosłownie przed chwilą przyszliśmy do Corner Zone spotkać się z Romanem i zaczęło padać. A, no my halo, pozdrawiam widzów Filipa. Jemy kawujcie. No. A mama właśnie zrobiła tutaj pasztet. Właśnie dopiero wylała. Jeszcze nie ostygnięty. Coś jeszcze robisz? Tam mam do wątrobianki przygotowane w kolejnej miejsce. A tutaj? Tu jest do wątrobianka, no tu będzie. A to... na czerwonym talerzyku dla Cici. A tu dla Cici będzie. Co dla Cici będzie? Kurczaczek z marchewką. Zmielony czy taki? Zmielony. No. A jeszcze tata tutaj dobrą kapustę ugotował, pyszniutką, posmakowałem, jeszcze nie jadłem. Kotkowi smakuje ugotowane jedzenie, mama jednak zrobiła takie kruszone kurczaka z marchewką, ugotowała i kotkowi smakuje. Właśnie dzisiaj, czy można powiedzieć już wczoraj, bo jest po 12:00, miał być bilet kupiony. Natomiast
godzinami nie było tej możliwości ze względu na to, że został prąd odcięty, nie było internetu przez parę godzin, nie wiem jak długo konkretnie. Wszyscy są zmęczeni, podnerwieni, trochę zestresowani wszystkim. Także jutro rano będzie kupiony bilet, czy dzisiaj rano, później nie wiem. W Polsce jest inny czas w Europie niż tu w Azji. Na temat Bartka Radka, co zbiera pieniądze w moim imieniu na powrót do Europy. Z nim nie rozmawiałem. Nie mam pojęcia, kim on jest. Ja go nie znam. Tak? Na 100% mu nie ufam. Także uważajcie, żeby po prostu nie byście byli oszukani. Mówię, że ja go nie znam. Ja z nim nie rozmawiałem na ten temat. Nie lubię takich afer. No ale cóż. Jestem strasznie zmęczony. Dziękuję za oglądanie. Ostatnie parę dni to po prostu był chaos czy karuzela emocji i tak dalej. Spraw, załatwienia. Romanowi pomagałem. Próbowałem pomóc. Też. Dzisiaj miał sąsiada w ogródku. Zobaczycie na zdjęciu. Bardzo duży skorpion. No plecy mnie bolą. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam spodobał filmek. Przepraszam, że tak późno wstawiłem, ale po prostu wszystko tak zajęty byłem. Tata był zajęty. No cóż. Dziękuję za oglądanie od początku do końca reklam. To naprawdę dużo robi. To naprawdę pomaga. I dla zasięgu, i w algorytmie na YouTube, w karierze YouTube. Jak to mówię na każdym końcu swoich filmików. Dziękuję za komentarze, lajki. To naprawdę pomaga. I za wsparcie. Do zobaczenia w następnym odcinku albo filmie.